Signor Cardinale, Signor Nunzio Apostolico, venerati fratelli, arcivescovi e vescovi, Ekscelencjo Nunciuszu Apostolski, Ekscelencje, Czcigodni Księża Arcybiskupi i Biskupi, Czcigodni Bracia Kapłani, Osoby Życia Konsekrowanego, Seminarzyści, Szanowni Przedstawiciele Władz, Bracia i Siostry. Pełni wdzięczności za dar Eucharystii powtarzamy dziś tę prośbę uczniów z Emaus. Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi, dzień się już nachylił. Jezus Chrystus pozostał z nami i zapewnia, że będzie po wszystkie dni aż do skończenia świata. Dziękujemy dziś za to Chrystusowi. Niech więc będzie uwielbiony dziś Bóg utajony w Najświętszym Sakramencie. Niech będzie uwielbiony Bóg, który pozostał z nami. Niech będzie uwielbiony Bóg, który z miłością wychodzi na nasze drogi i staje się pokarmem pielgrzymów wędrujących przez ziemię. Serdecznie pozdrawiam cały Kościół, który jest w Łodzi. Czynię to w imię Piotra Sternika Łodzi Piotrowej, Jego Świątobliwości Benedykta XVI. Pozdrawiam księdza arcybiskupa metropolitę Władysława Ziółka, któremu dziękuję za zaproszenie na dzisiejszą uroczystość i za jakże serdeczną gościnność. Pozdrawiam czcigodnego księdza kardynała, arcybiskupów i biskupów, kapłanów, osoby życia konsekrowanego, alumnów seminariów duchownych. Pozdrawiam z należnym szacunkiem przedstawicieli władz cywilnych i służb mundurowych, lokalnych, samorządowych i parlamentarzystów. Serdecznym pozdrowieniem zwracam się do was wszystkich, bracia i siostry. Wdzięczny jestem Panu za możliwość wspólnego uwielbiania Chrystusa w Eucharystii. Powtarzam słowa, jakie na tej ziemi wypowiedział 25 lat temu błogosławiony Jan Paweł II. Pozdrawiam was w imię Eucharystii, z której buduje się Kościół jako ciało Chrystusa, wspólnota odkupionych w Chrystusie. Niektóre części przesłania homilii księdza kardynała będą wypowiedziane tylko w tłumaczeniu na język polski. Oto pierwszy fragment. Z wdzięcznością przywołujemy dziś tamten dzień spotkania Piotra ze społecznością tego miasta i z całą Polską w Łodzi. Na mapie pielgrzymowania błogosławionego papieża Łódź zajmuje szczególne miejsce. Jak nie wspomnieć dziś tamtej wielkiej uroczystości pierwszej komunii świętej dzieci urodzonych w roku wyboru wielkiego papieża. Dziś są to ludzie w sile wieku. Kieruję do nich słowa szczególnego pozdrowienia. Tamten radosny i słoneczny dzień wszedł na trwałe do historii waszego miasta i kościoła. Oprócz wspomnianej mszy świętej na lotnisku Lublinek trzeba wspomnieć spotkanie z przedstawicielami świata kultury i nauki w dzisiejszej archikatedrze i spotkanie z włókniarkami z łódzkich zakładów. Prawdziwie był to dzień, który dał wam Pan. Coroczne święto Eucharystii Kościoła Łódzkiego bierze początek w tamtym uwielbieniu Chrystusa w Eucharystii pod przewodnictwem następcy świętego Piotra. Kościół, wspólnota odkupionych w Chrystusie, to lud pielgrzymujący ku zbawieniu. Jakżeż podobna jest ta nasza codzienna wędrówka przez życie do tamtego ewangelicznego przemierzania drogi do Emaus. Niejednokrotnie i nas pochłania codzienność. Doświadczamy lęku o tak wiele życiowych spraw. Jesteśmy zabiegani codziennością. Martwią nas problemy, które niosą kolejne dni. Jesteśmy zaabsorbowani propozycjami świata, a troska o jutro i związany z nią niepokój przybijają nas do ziemi. Jakżeż nieobce są nam te odczucia. Nie można jednak zapomnieć o obietnicy zmartwychwstałego Pana, że będzie z nami zawsze. Więc jest i teraz On, który jest, który był i który przychodzi, Wszechmogący. Towarzyszy nam w drodze codzienności, a dziś na nowo pyta, jak kiedyś wędrowców do Emaus. Cóż to za rozmowy prowadzicie z sobą w drodze?
Wnikliwy ewangelista święty Łukasz po tym pytaniu Chrystusa zapisał, że uczniowie zatrzymali się smutni. Jak bardzo ich serca musiały być przepełnione troskami i bólem, zawiedzionymi nadziejami i brakiem perspektyw. Swoją odpowiedź daną owemu nieznajomemu zakończyli znamiennym opisem zawiedzionych nadziei, a myśmy się spodziewali. Tamten początek drogi do Emaus, do chwili odpowiedzi danej przez uczniów, można nazwać drogą zawiedzionych nadziei. Dzisiaj Chrystus ponownie pyta nas o to, czym żyjemy, co wypełnia nasze serca, myśli, spotkania, rozmowy. Przychodzi do nas, do swoich uczniów początku trzeciego tysiąclecia z tym samym zawsze aktualnym, odwiecznym planem miłości i pyta: cóż to za rozmowy prowadzicie z sobą w drodze? Zatrzymajmy się i my. Czym żyjemy? Czym żyje dzisiejszy człowiek? Czym my żyjemy? Co najbardziej nas dziś absorbuje? O czym najchętniej rozmawiamy? Gdzie dzisiejszy człowiek najchętniej pokłada swoje nadzieje? Komu i czemu ufa? Te pytania muszą znaleźć odpowiedzi w naszych sercach. Chrystus czeka na naszą odpowiedź. A przecież choć wędrował z nimi do Emaus, nie poznali go. Oczy ich były niejako na uwięzi, tak że go nie poznali. Fakt zmartwychwstania nie mieścił się w ich głowach i nie wchodził w zakres ich zdolności poznawczych. Jakże często i dzisiaj ludzie nie rozpoznają Jezusa Chrystusa. Przechodzą obok Niego obojętnie, zapominają o Jego zaproszeniu na niedzielną i świąteczną Eucharystię. Tak często Eucharystia i obecność Boga nie mieści się w ich systemach i wyznawanych ideologiach, pogoni za bogactwami tego świata czy jego propozycjami. Niestety, w życiu wielu ludzi Chrystus jawi się dziś jako wielki nieobecny. Jakżeż bardzo oczy ich są na uwięzi. Jakżeż długa i kręta jest niekiedy ta droga zawiedzionych nadziei. Ojciec Święty Benedykt XVI mówił na polskiej ziemi: doznajemy trudu wędrowców zmierzających do celu krętymi drogami pośród wahań, napięć, niepewności, ale z głęboką świadomością, że wcześniej czy później ta wędrówka osiągnie kres. I wtedy rodzi się refleksja. Czy to już wszystko? Czy ziemia, na której stoimy, jest naszym ostatecznym przeznaczeniem? I viandanti del Vangelo di oggi hanno raggiunto la loro meta a Emmaus. Era la meta del viaggio, ma soprattutto diventa il luogo. Dzisiejsi ewangeliczni wędrowcy osiągnęli swój cel w Emmaus. Był to cel podróży, ale nade wszystko miejsce zrozumienia i poznania. Chrystus, ów nierozpoznany wędrowiec, wzbudził w ich zainteresowanie. Tłumacząc pisma, rozbudził wspomnienia, ale nade wszystko zapalił na nowo nadzieję. Dobrze czuli się w Jego obecności i potrzebowali jej. Stąd też z głębi swych serc kierują prośbę: zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi, dzień się już nachylił. To szczególne napięcie wędrówki i spotkania Chrystusa osiągają pełnię. Tak, poznali Go po łamaniu chleba i pytali siebie nawzajem, czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i pisma nam wyjaśniał. Mentre conversava con noi lungo il cammino, quando ci spiegava le scritture. Chrystus wędrujący z nami daje się nam poznać w Eucharystii, którą sprawuje Kościół. Błogosławiony Jan Paweł II tłumaczył, że Kościół ma do zaofiarowania Europie najcenniejsze dobro, jakiego nikt inny nie może jej dać. Jest to wiara w Jezusa Chrystusa, źródło nadziei, która nie zawodzi. Nella seconda lettura di oggi
W dzisiejszym drugim czytaniu święty Paweł apostoł przytoczył najstarszy opis ustanowienia Eucharystii. To jest ciało moje, które jest dla was. Ten kielich jest nowym przymierzem we krwi mojej. Słowo Pana jest bardzo konkretne i powinno nas zobowiązywać. On daje nam siebie, abyśmy stanowili jedno z Nim, tak jak On stanowi jedno z Ojcem. Eucharystia to największy dar Chrystusa, który On sam nam zostawił. Nie może być człowiekowi obojętny. Potrzeba powrócić z miłością do Eucharystii, to znaczy do Boga, który się nam ofiarowuje. A Dio che si offre per noi. Il vero cristiano che ama Dio non può passare la domenica senza l'Eucaristia. Prawdziwy chrześcijanin kochający Boga nie może przeżywać niedzieli bez spotkania przy stole Eucharystii. Drodzy przyjaciele, odkryjmy na nowo piękno systematycznego uczestnictwa we mszy świętej. Przyjmijmy zaproszenie Chrystusa, który karmi nas chlebem, który daje życie. Niech zakotwiczą się w naszych sercach słowa Ojca Świętego Benedykta XVI Piotra naszych czasów, który w Warszawie tłumaczył, że wiara nie oznacza jedynie przyjęcia określonego zbioru prawd dotyczących tajemnicy Boga, człowieka, życia i śmierci oraz rzeczy przyszłych. Wiara polega na głębokiej osobistej relacji z Chrystusem, relacji opartej na miłości tego, który nas pierwszy umiłował, aż do całkowitej ofiary z siebie. W pierwszym czytaniu usłyszeliśmy odpowiedź narodu wybranego na zadziwiającą propozycję Boga o zawarciu przymierza. Ta odpowiedź to pełne zapału wołanie. Wszystkie słowa, jakie powiedział Pan, wypełnimy. Niech ta odpowiedź wypełni nasze serca. Niech nie będzie tylko mową ust, bo wiara, jeśli nie byłaby połączona z uczynkami, martwa jest sama w sobie. Bóg zawsze przychodzi z pomocą naszej słabości, zawsze nam towarzyszy. Obudźmy więc w nas wiarę, nadzieję i miłość i świadomi Bożej obecności przy nas prośmy Chrystusa: zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił. Dopo essere giunti alla meta del loro cammino ad Emmaus, i discepoli hanno sperimentato. Osiągnąwszy cel swej wędrówki w Emmaus, uczniowie doświadczyli wartości wspólnoty. Chrystus usiadł z nimi do stołu i łamał dla nich chleb. Ich udziałem stało się doświadczenie wspólnoty Kościoła, którego głową jest Chrystus. Nie ma Kościoła bez Chrystusa i nie ma Chrystusa bez Kościoła. Te słowa wypowiadam z mocą i radością na polskiej ziemi, gdzie tak wiele razy ten szlachetny naród dawał przykład i świadectwo swej miłości do Chrystusa i do Kościoła. Tegoroczne hasło programu duszpasterskiego wyznaczonego Kościołowi w Polsce przez Episkopat Polski brzmi: Kościół naszym domem. Tak, bracia i siostry, Kościół jest naszym domem, ale o ten dom, rozumiany także jako wspólnotę ludzi w nim mieszkających, trzeba nam się wciąż troszczyć, trzeba go bronić i szanować, a nade wszystko ukochać. Noi ci dobbiamo occupare, la dobbiamo difendere e rispettare e soprattutto la dobbiamo amare. Sei anni fa a Varsavia il Papa Benedetto XVI. W Warszawie 6 lat temu Benedykt XVI przywołał słowa swego wielkiego poprzednika, waszego rodaka. Polska stała się w naszych czasach ziemią szczególnie odpowiedzialnego świadectwa. A następnie mówił dalej: proszę was, pielęgnujcie to bogate dziedzictwo wiary poprzednich pokoleń, dziedzictwo myśli i posługi wielkiego Polaka, papieża Jana Pawła II. Trwajcie mocni w wierze, przekazujcie ją waszym dzieciom, dawajcie świadectwo łasce, której doświadczyliście w sposób tak obfity przez działanie Ducha Świętego w waszej historii. Wspominając o Kościele jako domu,
trzeba spojrzeć na podstawową wspólnotę Kościoła, jaką jest rodzina, każda rodzina. Jest ona domowym Kościołem. To w niej ludzie dorastają i uczą się miłości do Boga i do drugiego człowieka, jak również miłości do Eucharystii. Tutaj, w Łodzi, przed 25 laty błogosławiony Jan Paweł II dużą część swej homilii poświęcił trosce o rodzinę. Mówił wówczas: rodzina zawsze była i nadal pozostaje tym ludzkim środowiskiem pierwszym i podstawowym, do którego Bóg przychodzi przez wielkie sakramenty naszej wiary, poczynając od Chrztu Świętego. Małżonkowie, którzy dają ludzkie życie swoim dzieciom tu na ziemi, zapraszają do ich serc, do całej swej wspólnoty, dawcę życia wiecznego. Dzisiaj potrzeba na nowo podjęcia głębokiej troski o rodzinę, gdyż rodzina napotyka wiele zagrożeń. Stąd też dzisiejsze czasy domagają się od chrześcijan odważnej obrony rodziny, jej bogactwa i wartości. Potrzeba wreszcie podjęcia z nowym zapałem współpracy rodziny z katechizującymi, by proces wychowania młodego pokolenia przynosił jak najobfitsze owoce. Przekazywanie wiary dzieciom przy pomocy innych osób i instytucji, jak parafia, szkoła czy stowarzyszenia katolickie, to odpowiedzialność, której rodzice nie mogą zapomnieć, zaniedbywać czy w całości cedować na innych. Świadectwo wiary i miłości ze strony małżonków, rodziców jest czymś nieodzownym, podstawowym w chrześcijańskim wychowaniu młodego pokolenia, ale potrzeba też świadectwa miłości dzieci do rodziców. W rodzinie człowiek uczy się wyobraźni miłosierdzia, do pełnego miłości otwarcia na innych, na starszych, chorych i cierpiących, na całą wspólnotę narodu, Europy, świata i Kościoła. Gdy dziś trud wychowania napotyka na tyle przeciwności, trzeba tym bardziej ze strony rodziców postawy trwania na kolanach. Wszystkim rodzinom miasta Łodzi, archidiecezji i całej Polski powtarzam słowa Benedykta XVI. Życzę, by każda rodzina była wspólnotą modlitwy, przekazu wiary i miejscem kształtowania ducha. I discepoli di Emmaus. Uczniowie zdążający do Emaus po poznaniu w nieznajomym wędrowcy Jezusa Chrystusa w tej samej godzinie wybrali się i wrócili, by głosić innym prawdę o tym, że On żyje i że jest obecny. Wzruszeni pytali też siebie nawzajem, czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i pisma nam wyjaśniał. Drodzy bracia i siostry, dzisiejsze spotkanie ze Zmartwychwstałym i obecnym w Eucharystii powinno otworzyć nasze serca i sprawić pałanie naszych serc. Bez Chrystusa znów zanurzymy się w marazmie i beznadziei, jakie niejednokrotnie przynosi codzienność. Tylko Chrystus może napełnić ludzkie serca pokojem, tylko On może wypełnić nasze nadzieje. Niech nam w tym pomogą Jego świadkowie, jak święta siostra Faustyna Kowalska związana z tym miastem, która mówiła: Jezu, jest jedna tajemnica w mym życiu, najgłębsza, ale i najserdeczniejsza. To Ty sam pod postacią chleba, kiedy przychodzisz do mojego serca, tu jest cała tajemnica mojej świętości. Con fede. Z wiarą powtarzam dziś wśród was żarliwą modlitwę błogosławionego papieża Jana Pawła II. Panie, zostań z nami, zostań i pomagaj nam stale kroczyć tą drogą, która prowadzi do domu Ojca. Zostań z nami w Twoim Słowie, w tym Słowie, które staje się sakramentem, Eucharystią Twojej obecności. Pragniemy słuchać Twojego Słowa i wypełniać je. Pragniemy mieć udział w błogosławieństwie. Nella chiesa di Uc è cresciuta fino alla santità,
la venerabile serva di Dio Wanda Malczewska. Oggi preghiamo insieme con lei, Signore. W kościele łódzkim wzrastała do świętości czcigodna sługa Boża Wanda Malczewska. Dziś modlimy się wraz z nią. Panie mój, ja za Tobą tęskniłam. O Jezu, Tyś życiem duszy mojej, przewodnikiem i światłem wśród ciemności pielgrzymki doczesnej. Naśladując przykład świętych, powtarzamy słowa narodu wybranego, pielgrzymującego do ziemi obiecanej. Słowa, jakie powiedział Pan, wypełnimy i będziemy posłuszni. Amen.